Wierzę, że to, co dzisiaj powiem, dotyczy pewnych osób, które tutaj siedzą. Stałam sobie tam podczas uwielbienia przy barku i mój wzrok padł na to, że na podłodze leży jeden grosz. Więc z automatu podniosłam go i wrzuciłam do naszej kasetki. Ale wiecie co, ta sytuacja nie dawała mi spokoju, więc zaczęłam się modlić, o co chodzi. I powiem wam tak. Większość ludzi, widząc taki przysłowiowy mały jeden grosz na ulicy, pójdzie dalej, nie zwróci na niego uwagi, bo powie, że to jest małe. Ale gdyby na tej samej ulicy, pół metra dalej, była stóweczka, każdy by zwrócił uwagę, prawda? I wiecie co? Tak samo niewielokrotnie jest z nami. Mówimy w ten sposób. Boże, to jest takie małe. To jest takie niewyględne. To jest jeden grosz. Ale Boże Słowo mówi w ten sposób. Nie garć małymi początkami. Nie garć małymi początkami. Masz w swojej głowie, w swoim sercu potężne plany i pomysły. I marzy ci się to. Ale musisz pamiętać o tym, że twoje życie zaczyna się tu i teraz. Że twój przyszły sukces, twój jutrzejszy sukces to jest suma tych małych, drobnych rzeczy z dziś. Teraz mi nie chodzi o to, żebyście to wzięli w sposób literalny i teraz biegli gdzieś do parku miejskiego i z fontanny wygrzebywali grosze. Czytajcie to proroczo, o czym ja tutaj mówię do was. Małe początki. Jest to bardzo nielubiany temat. Bo marzymy o rzeczach wielkich, o rzeczach potężnych. Ale one się muszą gdzieś zacząć. I one się zaczynają od rzeczy niewielkich, od małej inspiracji, od małego impulsu Ducha Świętego, od małego pragnienia, które jest w tobie. I powiem tak, mały początek wypielęgnowany wiarą przyniesie wielki sukces, ale jest potrzebna twoja wytrwałość i twoja cierpliwość. I jedna jeszcze rzecz. Małość, a małe początki to nie jest to samo. Bo niektórzy ludzie mają takie poczucie, że to, co małe, boją się tego, że zostaną na tym samym poziomie, ale to nie. Zaczynasz od rzeczy małych, ale one się będą rozwijały. Tak jak ty będziesz rozwijał się w modlitwie, w swoich działaniach, to również ten element będzie rozwijał się wraz z tobą. Więc to nie jest to samo. Nie musisz się bać, że pozostaniesz w miejscu małości, ale musisz rozpocząć od małych rzeczy. My o tym często zapominamy. Więc nie garść małymi początkami.